Cześć, znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Syrenach Kolonia. Już jeden raz, już dużo razy to nagrywałem, jestem pod dużą prezentację. Wiem, że cię a Syreny się znajdują w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie braniewskim, gmina Braniewo chyba. Ale dobrze, że teraz zaczniemy od prezentacji przejazdu. Przejazd jest z kategorii B. Jest wyposażony w 3 sygnalizatory DST. Tu ma jeden sywą twarz DST, skierowany na tamtą stronę. I jeszcze jeden sygnał augustyczny, chyba jak pamiętam, tak się nazywało. Gęga 4103. Tam macie budę Monata. Budę firmy Sonata XDD. Linia jest bez sieci trakcyjnej. Ja bym wolał, żeby były z siecią trakcyjną. Kiedyś podejrzewam, że to były szlaben na korbę i były tu EKZ10 i Kaldy 40 z dachem, ale nie wiem, co jest tu. Ale chyba nie, ale to było dawno już temu, ale myślę, że tak. I najbardziej mnie zastanawia tutaj, co robił synobus tutaj jechał. Jechał 17 września 2021 roku. Dobra, pokażę wam teraz z drugiej strony, mogłem zrobić takie cięcie, bo odsła się od tego gęgacza zapisnego, bo on może włączyć się każdej chwili. Dobra, tak wygląda teraz z drugiej strony, sygnalizator S2, sygnalizator tam S1. Ale dobra, pokażę jeszcze złotą naklejkę. Ładny przejazd, ale pokazuję z łupem. Kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 204, 81 km i 313 metr. Tutaj macie szlak na Braniewo, a tam macie szlak na Elbląg, Młynary, Chruścier i tam bla bla bla. O, ten podkład. Patrzcie, widzicie? Powinno tu być zalane betonem, a nie. I ten tor ruski, jest to wszystko serce. Myślę, że jest serce. No, jest serce. Popatrzcie, chyba jest różnica, czy nie. No, dobra, zobaczymy ile. Dobra, policja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, tu jest pięć. A tu raz, dwa, trzy, no dobra. Na pewno jest szerokość tamtego toru większa. Pokazałem jeszcze do Monata, proszę bardzo. O, czujnik pokażę wam, jak wygląda. Pewnie na lica osie pociągów i załącza to przejazd. Więc to już było na tyle. Nagrał ten film dla was stan 2013, więc to było już na tyle i nara.